Siemanko ludzkie, tu Salisan, witam was ponownie w Final Fantasy 14 Endwalker Patch 6.4. Mamy do czytania dzisiaj preliminary, czyli wersja, w której mamy tutaj jako tako świeże informacje przed jeszcze pojawieniem się na serwerach właśnie tego głównego patchu i dzisiaj sobie przybliżymy tutaj te informacje. Więc jeśli chodzi tutaj o samą stronę, trzeba pamiętać o tym, że już 23 maja pojawi się właśnie patch i będziemy mieć możliwość grania w nową zawartość, więc na pewno zapraszam was wszystkich do gry, zwłaszcza że ja też tam będę urzędował, bo trzeba sobie sprawdzić. I co najważniejsze w patchu, oczywiście podstawowe informacje. No i mamy tak, dodali nowy main story, czyli oczywiście główny wątek, który będziemy dalej sobie tutaj lecieć, tak samo jak mam tutaj postacie, które się pojawiały. Pierwszy quest Curing Flavor będzie się pojawiał tutaj w Razenhan u Warshanha i trzeba oczywiście mieć 90 poziom. No i główny wątek God's Reveal Lands Tremble trzeba zakończyć, żeby po prostu tutaj jak coś robić ten main story. Widzę, że nawet całkiem długi jest, bo ma tutaj naprawdę dużo tych questów, więc na pewno trzeba sobie tutaj robić. Character portraits have been implemented to battle dialogue during the main instant quest 2.0 quest Brother Lover. Okej, czyli tutaj dodali portrety bohaterów jeszcze wcześniej w wcześniejszych patchach, więc taki dodatkowa rzecz. I oczywiście mamy tutaj też i Pandemonium, oczywiście Chroniki Nowej Ery, Pandemonium. Pojawia się już praktycznie ostatnia część Pandemonium. Będzie nam dostępny 9 do 12, jeśli chodzi o poziom. I tutaj mamy pierwszy quest, tutaj Eater of Souls. Tutaj nam Ruisanode daje nam w Labiryntosie. Praktycznie trzeba czekać tydzień po wejściu nowego patcha, żeby sobie czy pojawił. Prawdę mówiąc, jest bardzo wcześnie, więc będzie można sobie tutaj dobrze farmić. Zważywszy na to, że jeszcze są pełne fajne informacje na temat Savage'ów, więc warto też o tym wiedzieć, zwłaszcza wspominałem to we wcześniejszych live letterach, więc warto sobie coś spojrzeć. Quest trochę jest oczywiście taki dłuższy, aczkolwiek to prawdopodobnie jest tu taki przejściowy, taki, żeby na początku robić, a potem są takie questy, które będą nam odblokowywać pewnie dungeon. Oczywiście side questy mamy Fairy Tale Come True. Okej. Okay. Quest Scholara level 30. Limza Liminza będzie od Timbringim. Musisz zakończyć Forgotten But Not Gone quest, żeby go robić. Prawdopodobnie będzie tutaj coś na temat tego glamurowania chyba tych petów, zobaczymy. Tataru Grand Endeavor oczywiście się pojawia. No i ponownie tutaj spotykamy tego ważną osobistość, która w praktycznie 1.0 z nami walczył. Teraz zajmuje się odbudową tego państwa, więc Aggressive Expansion w Old Shalan zaczyna się od Medind, trzeba się 90. No i też trzeba zakończyć sidequesty Small Business, Big Dreams i Chroniki Nowej Ery Forever at Your Side. Oczywiście są tutaj jakieś dwa questy. Island Sanctuary oczywiście pojawia się. Courier level 1 potrzebuje Unmade Island, czyli na wysepce jest quest. Prawdopodobnie, żeby odblokować te dalsze poziomowanie i te inne pierdółki dostępne. Zwłaszcza prawdopodobnie jest to, żeby jak coś używać tego całego Outdoor Furnishing Glam, który też wspominałem w live też. No i oczywiście mamy też Donev Game Plus chapter dany z Pandemonium. The graphic for the quest icon the display above escort NPCs has been changed to certain quest. Aha, czyli mamy po prostu ikonę pokazującą, że quest będzie, jeśli chodzi o same eskortowanie, że będą nam ładzić ze mną NPC-ty i będzie po prostu wykazane, co to będzie. Okej. Okay. Fate, no bo oczywiście za Gemstone będą nowe rzeczy. Treasure Hunt, nagrody z Cumbrin, Treasure Map and Obscure Crowskin, Treasure Maps has been adjusted, bo tam prawdopodobnie
Za te trezy hunty będą materiały, które będziemy kraftować nowe jakieś tam ciuszki do ubrania. Rewards for Exterson 6000 Shifting Gimnasium Agony. Oczywiście też zrobili tutaj poprawę. Mamy tutaj Grant and Free Companies. Ok, czyli dla Grant and Free Companies będzie Nef Charge Symbol Option has been added to Company Crest. Ok, czyli nowe kresty będziemy mieć dostępne, czyli nowe znaczki w gildzie. Fajnie, bardzo fajnie. Przyda nam się, bo tam było bardzo mało tych wszystkich ikonek, a tu mamy nawet aż 8 list i 1, 2, 3, 4, 5, 6. No całkiem to jakby można by nawet po 5 można by powiedzieć, żeby było, więc całkiem dużo, nie powiem, tych. I tak samo do Plavius Plier też jest dodane kresty, więc no fajnie, przynajmniej będzie można sobie zmieniać. Following adjustment will be made to be Subquantus Voyage, czyli tutaj też oczywiście cała łódź podwodna będzie miała nowe mapki, areny, itemki, poziom maksymalny i tym podobne rzeczy. Mamy tutaj też housing, the message display when confirmed the result of housing lotteries has been changed. Aha, czyli informacje na temat loterii będą też zmiane, informacje na czacie. Following adjustment has been made to the message books, the home World of Playfuls leave, the message will now be displayed. Aha, czyli czyli będzie można zgadnąć, czy ten player jest z naszego świata, czy nie. A new mark will now display version will belong to Free Company z Azji. Aha, i specjalny mark będzie po prostu skąd jest, z tego świata, czy ten. Okej, okay, dobra, spoko. Oczywiście nowe furnishingi z całego design contestu będą dodane. Czyli tutaj jak playerzy sobie robili, całkiem fajne. Dodatkowe rzeczy do domku i też do poza domem. To też fajne. Nef Furnishing has been added. Oczywiście też dodali tutaj deweloperzy dodatkowe tutaj mebelki i inne rzeczy. Więc no, zawsze można sobie udekorować lepiej, nowiej i jakieś tam inne pierdółki dodać. Oczywiście nowe orkiestrony, czyli muzyczka, nowe seedy do potów, czyli mamy kwiatki, inne, różne inne kwiatki, chryzantemy, aha, okej. Okay. Oczywiście tam możemy NPC-ty, mają te seedy, można sobie kupić u nich. Nowe stworki do akwarium, żółw, okej. Okay. No, Mother of Gold Saucer, nowe karty do Triple Triada, okej. Okay. No i teraz mniejsze ulepszenia. Mhm. Okej, czyli maksymalny poziom zwiększony, jeśli chodzi o sanktuarium, do 16. Nowe wizjony. Tam jakiś NPC Exchange for Essential Recoveries. Czyli nowe po prostu itemki będą dawać NPC-ty tam. Nowe miejscówki do zbierania. Oczywiście trzeba to odblokować i tak dalej, żeby enchantnąć. Materiały do zbierania, konstrukcje, nowe miejscówki, że można zbudować kolejne budynki. Facility dodane, sanctuary crafting, recepty, nowe rzeczy do produkcji. Okej, okay, widzę, że chyba to są te. Wygląda jak rabarbar. Bo chyba. Jak one miały. Radic? nie pamiętam po włosku. Był chyba dostępny już, ale to chyba. Ale może to jest to? Ale wygląda jak rabarbar trochę. Okej, okay, nowe zwierzanki. Wielki z kryształem też można złapać. Okej. Okay. Nowe materiały z Forging Expedition. Nowa arena z Forging Expedition. Allied War Handicrafty. Warning, material deficit is created by handling. A, czyli informacje, jak będziecie mieć deficyt rzeczy, to przecież będzie alarm. Sanktuarium, handicraft, material deficit warning, czyli będzie można wam informację powiedzieć, że następnie na przykład w sezonie albo coś nie będziecie mieć wystarczająco rzeczy, więc będzie taka informacja, będzie można ustawić. Maximum number of minion simulator jest, teraz za 40 minionów może wpuścić to 50, ok. No i cały ten furniszek glam został załączony. Będzie można sobie właśnie
ten cały glamour rzucać sobie na właśnie naszą wyspę, że praktycznie możemy zrobić unikatową wyspę, każdy z nas może sobie dorobić, wrzucić dosłownie 90 rzeczy glamurowanych tutaj, żeby upiększyć to miejsce. Cały ten informacja na temat tego, jak to się robi, ostatnio też właśnie mówiłem o tym i pokazywałem obrazki i wytłumaczałem właśnie na temat tego, co będzie w tym całym island i tak dalej, więc w poprzednim live letterze, więc warto sobie obejrzeć. Tak jak mówiłem, 90 glam, można też kolorować i mamy całą listę od glamour i możemy sobie to kopiować i wszystko co tam wrzucać do 90, czyli aktywnych glamurach, bo to są tak zwane zarejestrowane glamour i aktywny glamour, więc to też jest fajne. Mamy też nowe włosy dla Wiery, okej. Okay. Mamy też dla Hrodgara, też mamy. The Wonder Tales, czyli te nagrody z Chloe Gold Silver Bronze Certification. Też by pozmieniane, Fallout Odyssey has been added, After Front i Eprozin będą też dodane do całej książki. Fallout Odyssey has been made to Fox Hollow. Neve Atom are valuable in exchange for Fox Hollow. Czyli z Fauxa, czyli to z Fauxa będzie dostępne latający łóżko z miśkami, okej. Okay. Oczywiście z Fauxa trzeba zamiast zaliczać tutaj P1T6, będzie trzeba Z1T9, nowy Unreal zresztą. Nowe emoty zostały dodane, o takie to często robiły te NPC-ty. Battle System, okej, okay, czyli tutaj mamy trochę zmian. Summon Cele już nie będzie, tylko będzie za to co innego, że będziesz mógł sobie chyba wybrać, jak tutaj co przysyłać sobie, czyli przywoływać. Aha, czyli tutaj jakby nowe akcje, unikatowy wygląd i dźwięki będą dodane, kiedy będziemy używać tych Magic Barrier, Whistle i tak. Ogólnie to dodali do karbunkla, bo teraz będziemy mieć możliwość przyzwania sobie karbunka i on będzie mógł też leczyć, więc on przecież nie miał animacji w ogóle do tego, bo zawsze zmienialiśmy na Fairy i teraz on będzie miał tą swoją animację. I no, dlatego musimy tutaj dodać specjalne odgłosy i wizualny wygląd. Limit Bake has been added to reduce variance of their damage dealt. Mm-hmm. Aha, czyli to też ma znaczenie, że pet ładuje Limit Break, okej. Okay. Mm-hmm. Glamour can now be applied to the Scholar Fairy. No, czyli dlatego jest ten quest specjalny. Bo będziemy mieli możliwość, jak coś, rzucania glamour, dostaniemy po prostu te skille, które będą nam możliwość, żebyśmy rzucali, które chcemy w karbunkra, którego chcemy Fairly, żeby używać, żeby nam po prostu wygląd po prostu tego był, no i zarazem te animacje. A, nawet w tekście możemy Egi Glamour, Pet Glamour możemy używać, komendy. Pet that are moving will now stop immediately to execute action where commanded. A, widzicie, czyli pet nie będzie jeszcze biegał, łaził czy coś, tylko jak załączycie już akcję, to on od razu ją wykona, nie będzie biegał jeszcze, dobiegywał, tylko od razu ją wykona. O, bardzo dobrze, bo często było tak, że nawet spóźniałem się z rzucaniem czegoś, bo musiał, kurde, pet dobiec, albo połazić, albo przyjść, albo coś tam, nie wiem, wiecznie jakiegoś snacka wiecznie szuka, bo był głodny. Teraz będzie lepiej. Text, the beta filter has been added to the blue magic spellbook. O. Czyli filtry do Blue Mage Spellbooka, okej. Okay. Following action has been made to the Blue Mage Log. The Weekly Challenge category has been added, which only display weekly targets. Aha, czyli po prostu zrobili w końcu osobną kategorię dla tygodniówek, jeśli chodzi o challenge. I będziemy mieć właśnie wyszczególnione. Content of the log can now be collapsed or display per expansion. Aha, czyli mamy też takie kategorie dodatków, po prostu, też będziemy mieć osobno, no to się przyda, bardzo się przyda, bo to jest bardzo potrzebne zresztą, żeby mieć te filtry po prostu, żeby dokładnie szukać tego, co chcemy. The location of enemies in Falling Arena has been adjusted.
Lowell Laneska, Am Arang, Gerelmold. Okej. Czyli w tych starych mapach zmienili lokację niektórych przeciwników. No tak, bo jak myśl tak, bo myśmy, jakbyśmy tam, tam byli, to często było tak, że NPC-ty wiecznie walczyły z stworami, bo one zawsze agrowały się, a oni mieli taki chyba poziom agru, że się agrowały i się biły między sobą. Ogólnie to było zabawne i ciekawe, tak się dzieje, ale no tutaj widzę, że poprawili chyba to. Nowy dungeon, The Etherfont, będzie dodany jako kolejny ekspert. Oczywiście możemy używać Trust, Duty, Support, gdzie eksploracja też jest dostępna. No i trzeba mieć oczywiście level 90. Prawdopodobnie trzeba zrobić, jak to widzę, main story, czyli trzeba główny wątek zrobić, żeby odblokować ten dungeon. Nie, takie miśki białe. No i oczywiście trzeba mieć item level 605, żeby go robić. Oczywiście jest też level sync załączony do Fel Court of Troja i Lapis Manalis. Będzie syncha do 630 item level. Nowy trial oczywiście, The Void Cast Dice, będzie pojawił się wraz z extremem jego. Normal będzie tutaj wymagać oczywiście level 90, main story trzeba zrobić, no i wymaga 615 item level. Mamy też oczywiście jego extreme wersję, oczywiście po zakończeniu tego całego wątku będziemy mogli odblokować prawdopodobnie u Wanderer's Minister w Old Shadowline, czyli tak zwany Yoshi, będzie tam sobie siedział i czekał na was, żebyście odblokowali extreme. No i extreme oczywiście tu wymaga 630. Oczywiście też pojawia się tutaj Continent Bay Z1T9 Unreal, czyli Zurvan Unreal pojawia się i będzie teraz niszczyć wszystkich. Pamiętacie? Te jego uciekanie, latanie i ustawianie się? No to będzie teraz boleć, bo nie będzie można go skipnąć, tylko będzie trzeba przeżyć i zrobić mechanikę dobrze. Zwłaszcza na końcu, gdy będą potem te żywioły i będę trzeba linki i za daleko nie możesz pobiec, bo jesteście połączeni z playerami i potem jeszcze meteory, kolorki i się bawimy. Założę się, że ludzie będą ginąć już na samym początku, bo nie wiedzą o tej mechanice, bo nawet extreme nie robili normalnie. Ale zobaczymy. No, oczywiście wymaga level 90, item level 560 wymaga. I mamy tutaj w Idleshire odblokowanie Painful Ishgardian Man. Painful Ishgardian Man. O, już on chyba ten NPC już był, z nim walczył, bo jest painfully. Bardzo go boli. Oczywiście trzeba zakończyć main story Shadowbringera i quest Keep Up with the Alphos. Okej. I ogólnie w odłączy się, odblokowuje się dopiero zakończą Fantastic Mr. Fawkes, bo praktycznie Fawkes, nagrody Fawkesa to ma dużo wspólnego. Ogólnie jest to właśnie content przypisany, całe te Unreal, te wszystkie primy są do Fawkesa, więc okej. The drop rate of the links of Imperium Wind Flute has been increased. Okej, czyli mamy Imperius, czyli kolejny links, czyli ten taki kocur. Będzie dostępny możliwość wydropienia. Zwiększony jest drop na stary Prime. Czy tego Rubikanta? Czy jakoś tak miał chyba, nie? No i będzie po prostu drop na niego większy. Okej, okay, spoko. Chociaż Imperios, nie jestem pewien, czy to nie Archfin. Windswept, a nie, to nie, chyba nie. Imperius to chyba był... Barbara to była? Wind, bo wiatr. Chyba na nią będzie po prostu 99, po prostu dostępne, że będzie można wymieniać sobie te tokeny, żeby mieć tego pieseła, znaczy kota. Okej, nowy Raid Dungeon Pandemonium Anabazeos będzie dostępny oczywiście. Normal wersja będzie dostępna na początku samym. Oczywiście trzeba mieć 90 poziom, 615 item level. I oczywiście trzeba zrobić questa. Tak jak widzę, to pierwszego questa Truth Imperfect. I wtedy będzie można robić tutaj nowego normal wersję.
Oczywiście standardowo, jak to w każdym innym, jak na razie jest pokazane, że trzeba tutaj akcesoria. Ekwipunek ogólnie będzie nam dropić specjalne itemki, których będziemy zamieniać u NPC-ta. Tak jak na przykład mamy czapkę, będziemy musieli mieć dwa Unjewel Helm of Anabrosis. No, akcesoria mamy, wystarczy nam tylko jeden ring na jednego akcesorium. No i na przykład na spodnie trzeba mieć cztery. Oczywiście jest to tygodniówka, więc jak weźmiemy jakiś itemek z konkretnie tego na przykład dziewiątki, dziesiątki, jedenastki, dwunastki, to praktycznie musimy czekać tydzień, żeby dopiero ponownie zabrać. Oczywiście na czwórce, gdy zaliczymy tą czwórkę, dostajemy Unshung Blade of Axenobis, gdzie będziemy mogli potem prawdopodobnie chyba 7 albo 9 to było. Zebrać musimy tych elementów, żeby potem jak coś wymienić sobie na ten nową broń za stołny komedii. No i tam po prostu mocniejsze bronie z item leveru. Oczywiście Savage też będzie dostępny. Praktycznie will not be accessible until Tuesday, May 30. Czyli po prostu za tydzień, dopiero 30 około, będzie dostępny quest na Savage. I tak bardzo szybko się pojawił, więc no, będzie niezła zabawa. Co najważniejsze, mamy coś takiego, że mamy oczywiście, musimy mieć item level 630, więc prawdopodobnie będzie po prostu craftowana gear craftowany, zielony, ostatni gear craftowany, żeby mieć tą 630, tak myślę. Potem druga część, czyli dziesiątka, będzie 635, no i 11 i 12 będzie 640 item level. Okej, oczywiście te czwórka jest to na dwie walki, bo tam zazwyczaj są dwie fazy. No i oczywiście nagrody, mamy tutaj skrzynki, które posiadają, proszę bardzo, item level 660. Savage'a mamy item level 660 i broń 665. Okej, no całkiem fajne. Będzie trzeba walczyć, oczywiście te standardowe informacje na temat Savage'ów, jak to się rozgrywa, ile będzie trzeba potrzebować tam tego i tego. No i co najważniejsze, mówiłem też o tym w właśnie live letterze ostatnio, tym najnowszym, którym właśnie mówiłem, że trochę zmienili sposobność zdobywania tutaj tych rzeczy, w sensie tych materiałów, które możemy potem poziomować, aczkolwiek jak możecie zauważyć, broń czwórka i Gladiator Arm, czyli ta tarcza, chociaż Gladiator po prostu dla Gladiatora jest ta broń i Shield tutaj też ma co osobno jest pokazane, a ogólnie bronie wymagają 8 mytos czwórki, więc musicie praktycznie, jak nie zdobycie ze swojej broni, zwłaszcza że informacja jest taka, że nie będą się powtarzać, ale zazwyczaj jest tylko jedna broń zawsze dropi z jednego tego, to musicie zebrać aż 8, czyli 8 tygodni musicie robić, żeby zdobyć pewniak broń. No i też mamy Gladiatora 5 i 3, to się też zgadza, jest 8. Mamy tutaj też oczywiście na przykładzie hełm, że trzeba mieć 4 takie itemki. I mamy co najważniejsze body, czyli góra. Popatrzcie, jest mytos trójka. Nie czwórka, nie, to nie dropi już z czwórki, tylko z trójki już dropi, więc trójka już będzie taka bardziej też ważna, zważywszy na to, że tam będzie też góra może zdobyć i no to jest problem, więc możecie cały ekwipunek się ubrać, jak zrobicie jedynkę do trójki. Broń jest właśnie tam osobno. No i oczywiście pozostałe rzeczy typu rękawiczki też mamy 4, akcesoria trzeba mieć 3. Okej. No i też mamy te Divine Solvet, Twin i Shine do enchantowania. Też możemy zamieniać. Bardzo ciekawa mechanika teraz się zrobiła, bo mamy te pierdółki, co dropimy. Oczywiście zawsze te książki się dropiło. A teraz mamy możliwość też zamienienia tutaj nawet ze Solve, Twin i Shine. No i co najważniejsze,
możemy zamieniać czwórkę na starsze wersje. Czyli praktycznie, jeśli na przykład mamy fart i zamienimy już broń z czwórki, to nie ma. Albo będziecie sobie oczywiście zbierać na wszystkie klasy tą broń albo coś, albo chcecie po prostu tylko dla swojego maina, czy też na przykład Świętej Trójcy, a potem możecie zamieniać te książki na starsze wersje. W sensie na od 1 do 3. Więc możecie szybciej zdobyć sobie ten gear. Albo na przykład nie chcecie dropić w ogóle tej broni. Oczywiście pewnie dropniecie, albo możecie od razu zamieniać, nie czekać aż zbierzecie 8, tylko po prostu szybciej sobie ekwipunek zdobyć. Prawdę mówiąc, jest to całkowicie przyspieszenie. Całkowite przyspieszenie, bo jak można zauważyć, że teraz chest i legzy nie wymagają 8, tylko 6, a akcesoria wymagają nie 4, ale 3. Więc można o wiele szybciej zebrać gear z Savage'a. Zwłaszcza, że można też zamieniać te książki na starsze, więc bardzo fajnie. Oczywiście zmiana w Duty Following, że te całe dodali do Raid Finder'a. Te nowe oczywiście z Duty Finder'a teraz wyleciały tamte pozostałe. Play will now revive the power of the Echo. Czyli dostajemy Echo w Mount Ordres i właśnie w tym Mount Ordres Extreme dostajemy teraz Echo. Follow adjustment has been made to the Ephrosyn. Wix restriction oczywiście has been removed, Coffer, Coin. Teraz możemy dostawać po prostu z całego rajda 24 men. Możemy dostawać już nagrody bez problemu, nie ma żadnych restrykcji, możecie te nagrody i pierdółki, tam gear i tak dalej zdobywać. No i nie ma restrykcji na coiny, można przez cały czas zbierać coiny. No i ten cały firmware adjustment has been made to the Omega Protocol Ultima. Czyli do Ultimy, do Omegi, restrykcje na totemy zostały rzucone i mamy Syncha do level 635. Okej, okay. Alagan Thompson of Comedy has been added, czyli wiadomo, Alagiany zostały nowe dodane, czyli ten cały astronomy aporizm, one się tracą, wylatują, zmieniają się praktycznie w poetyki i całe te casuality będzie teraz normalnym stonem, a komedia będzie teraz weekly. Okej, casualite, astronomia, astrofora, poetic, okej. Oczywiście w ekspercie się zmiana jest, wylatuje The Third Court of Troja i teraz mamy Lapis Manalis i The Aether Font. Mamy teraz dostępny w ekspercie i powiększył się item level ekspert na 605. Duty Roulette, level 90 Dungeon, Fourth Court tam został dorzucony i przez to automatycznie 5005 wymaga. Void, Cast Dance has been added to the Duty Roulette Trial. Frontstone has been added to the Alliance Ride. Farium Duty has been added to the Normal Rides, czyli te pozostałe. Ogólnie wszystko zostało przeniesione standardowo, że już nie będą w tych end contentowych, tylko po prostu w normalnych dungeonach, trialach, rajdach i tym podobne. Jeśli chodzi o ruletki. Ruletka Mentor oczywiście też tam dodali te pozostałe i zwiększyło się na 615. Okej, no i tutaj też standardowo mamy zmianę po prostu praktycznie w nazewnictwie, bo nie zmieniło się tutaj dostawanie tych tombstone'ów, tylko ogólnie w nazewnictwie praktycznie wszędzie zostało zmienione. Mamy tu właśnie casualty i comedy i dalej mamy no, tyle samo punktów, więc tutaj nie ma większych zmiany. Tak samo w player, dostawanie Alagam tombstone'ów też, tutaj się nic nie zmienia. Mamy po prostu zmianę nazwy. Tak samo w rangach, czyli elite markach. Dokładnie to samo. Tutaj się nie zmienia żadna punktacja, tylko ogólnie nazewnictwo. Okej, okay, nawet w tych dungeonach wszystko wyszczególnione jest w mapkach tak samo.